Rozdział drugi. Polowanie na Bartka. Droga do lasu. Jednym imponował odwagą, samodzielnością, zdecydowaniem. Innych przerażał bezwzględnością i brutalnością. Jakbyśmy nie patrzyli, w pierwszych ciężkich powojennych latach był postacią pierwszoplanową na Podbeskidziu. Tak profesor Jan Kantyka charakteryzował Bartka w 1984 roku w swojej książce Na tropach Bartka, Mściciela i Zemsty. Według Kantyki Henryk Flame był znany z bujnego temperamentu oraz występów na zabawach w okolicznych miejscowościach. Henryk Antoni Flame urodził się 19 stycznia 1918 roku we frysztacie na Zaolsiu. Był synem Emeryka, maszynisty kolejowego. I marii, która zajmowała się domem. Rodzice wychowali go w patriotycznym i katolickim duchu. Po tym, jak za Olzie przypadło Czechosłowacji, rodzina Flamę nie chciała mieszkać poza Polską i przeprowadziła się do Czechowic. Henryk ukończył siedem klas szkoły podstawowej i czteroletnie gimnazjum. W Państwowej szkole przemysłowej w Bielsku zdobył fach mechanika samolotów. Pozostał przy swojej pasji lataniu. Jako osiemnastolatek na ochotnika wstąpił do Wojska Polskiego. Do drugiego pułku lotniczego w Krakowie. Tam ukończył szkołę pod Chorążych i otrzymał stopień kaprala. Został zawodowym pilotem. Służył w Rakowicach pod Krakowem, gdzie w 1939 roku zastał go historyczny wrzesień. Jako pilot 123. eskadry bronił nieba nad Warszawą. Wystartował tylko raz, 1 września. Jego samolot trafili Niemcy, ale udało mu się awaryjnie wylądować. Po 17 września, Flamę przedostał się na Węgry, gdzie go internowano. Jako polski żołnierz trafił do niemieckiego obozu. Jak podają materiały Urzędu Bezpieczeństwa, zgromadzone w teczkach objętych kryptonimem Wisła, Henryk Flamę podał się za Niemca, dzięki czemu zwolniono go z obozu. Antoni Biegun, późniejszy podkomendny z Baraniej Góry, twierdzi z kolei, że Bartek uciekł z obozu i wrócił do kraju. Tutaj jednak groziło mu aresztowanie i wywiezienie do obozów w Niemczech. Dlatego podpisał Volkslistę. Wrócił do rodzinnych Czechowic. Znalazł zajęcie w Fachu, ojca i pracował jako maszynista kolejowy w parowozowni w Dziedzicach. Był tam zatrudniony do jesieni 1944 roku. Chciał jednak dalej walczyć z niemieckim okupantem. Postanowił zasilić szeregi Armii Krajowej, w której utworzył komórkę wywiadowczą HAK. Ze swoimi ludźmi zbierał informacje o ruchach wojsk niemieckich. Organizował sabotaż gospodarczy i pomagał więźniom uciekać z transportów. Do komórki wywiadowczej Flamego należał m.in. Franciszek Gelner, którego trzy lata później skazano na karę śmierci za działalność w eneszetowskim zgrupowaniu Bartka. Zimą 1944 roku Henryk Flamę, który w tym czasie używał jeszcze pseudonimu Grot, Dostał rozkaz zniszczenia transportu na węźle kolejowym Kraków-Bogumin. Rozpalił więc w kotle dużej lokomotywy, rozpędził ją i wjechał wprost w stojący na torze niemiecki pociąg. Sam w ostatniej chwili wyskoczył z pędzącej lokomotywy. Wraki parowozów zablokowały kolejowy węzeł, co wstrzymało ruch pociągów na cztery dni. Dla zmylenia tropów i po to, by uchronić kolejarzy przed represjami ze strony Niemców. Na torach rozrzucili ulotki, z których wynikało, że autorami sabotażu są Niemcy niezadowoleni z polityki III Rzeszy. Po tym wyczynie Bartek miał tylko jedną drogę ucieczki las. W 1947 roku zeznał funkcjonariuszom UB, że po ucieczce do lasu miał samodzielną grupę, która nie miała nazwy ani nie wiązała swojej działalności z żadną formacją polityczną. Wówczas poznał niejakiego Franka. Franciszka Wąsa, znanego również pod pseudonimem Warmiński, w czasie wojny był szefem Wydziału Organizacyjnego Krakowskiego Okręgu Niezależnych Sił Zbrojnych. W połowie 1945 roku został zastępcą komendanta i szefem sztabu VII Śląskiego Okręgu NSZ. Ten zachęcił Flamego i jego ludzi do wstąpienia do Narodowych Sił Zbrojnych. Narodowe Siły Zbrojne były polską organizacją konspiracyjną obozu narodowego. Ugrupowanie, którego nazwa początkowo nic nie mówiła młodemu Henrykowi, mogło liczyć od 80 do 100 tysięcy żołnierzy na terenie Polski. Było największą formacją polityczno-wojskową obok Armii Krajowej i batalionów chłopskich. Narodowe Siły Zbrojne formalnie powstały 20 września 1942 roku, kiedy to pułkownik Ignacy Oziewicz, pseudonim Czesław, wydał rozkaz, w którym zawiadamiał o objęciu funkcji komendanta głównego. Narodowych Sił Zbrojnych. W rzeczywistości powstawały już od lipca 1942 roku, kiedy to doszło do rozłamu w Narodowej Organizacji Wojskowej i stronnictwie narodowym. Powodem nieporozumień była kwestia scalenia NOF z Armią Krajową. Narodowe Siły Zbrojne, które powstały z połączenia części NOF i Organizacji Wojskowej, Związek Jaszczurczy, nie zjednoczyły się z AK. Natomiast część partyzantów z lokalnych struktur AK chętnie przyłączyła się do NSZ. Akowską kartę w życiorysie miał nie tylko Henryk Flame, ale również część wyższej kadry oficerskiej, w tym pułkownik Tadeusz Kurcyusz pseudonim Żegota i major Stanisław Nakoniecznikow Klukowski pseudonim Kmicic, oraz kolejni komendanci Narodowych Sił Zbrojnych. Struktura organizacyjna sił była oparta na przedwojennym podziale administracyjnym Polski. Dzieliła się na sześć inspektoratów, którym podlegały okręgi. W sumie było ich siedemnaście. Okręgi podzielono na obwody. Główne cele partyzantów z Narodowych Sił Zbrojnych sformułowano w Deklaracji Narodowych Sił Zbrojnych, napisanej w lutym 1943 roku. Walczyli o niepodległą Polskę, którą chcieli odbudować z taką granicą na wschodzie, jaka była przed 1939 rokiem, a na zachodzie, na linii rzek-Odra. Inny Sałużycka. NSZ chciały wzmocnienia władzy prezydenta, rozwinięcia samorządów, wzmocnienia pozycji rodziny i edukacji opartej na katolickich zasadach etycznych. Gospodarka wyzwolonego kraju miała być oparta na własności prywatnej. NSZ były wrogo nastawione do podziemia komunistycznego. Występowały nie tylko przeciwko niemieckiemu okupantowi, ale również przeciwko sowieckiemu najeźdźcy. Partyzanci byli między młotem a kowadłem. To Rosjanie. Po pobiciu armii III Rzeszy pod Stalingradem zostali uznani za wroga numer jeden partyzantów z podznaku NSZ. W 1943 roku niektóre oddziały Narodowych Sił Zbrojnych, głównie na kieleczczyźnie i lubelszczyźnie, na własną rękę zaczęły walczyć z Gwardią Ludową. Pisma podziemne wydawane przez siły zbrojne ostrzegały przed, przygotowywanym przez PPR na rozkaz Moskwy, wybuchem powstania antyniemieckiego, które miało się skończyć klęską. To ułatwiłoby komunistom przejęcie władzy. Uznawali polski rząd w Londynie, ale rząd nie odwzajemniał tej akceptacji. Początkowo Londyńczycy potępili powstanie Narodowych Sił Zbrojnych, ponieważ utrudniało ono scalenie Polski podziemnej. Wkrótce jednak przedstawiciele NSZ i AK wspólnie zasiedli przy stole, by rozmawiać o współpracy wojskowej. Negocjacje nie były łatwe, strony dzielił stosunek do Rosji. Generał Stefan Rowecki, pseudonim Grot, dowódca AK, domagał się całkowitego podporządkowania narodowych sił zbrojnych. Z kolei komendant sił, pułkownik Ignacy Oziewicz, chciał zachować autonomię. Rozmów nie doprowadzono do finału, bo najpierw Niemcy aresztowali Oziewicza, a następnie w ich ręce wpadł Rowecki. Nowi dowódcy, pułkownik Tadeusz Kurcyusz i generał Tadeusz Komorowski, pseudonim Bur, też nie osiągnęli konsensusu. Bur wydał rozkaz podporządkowania NSZ Armii Krajowej i wyznaczył termin na październik 1943 roku. Pułkownik Kurcyusz żądanie to odrzucił. Generał Komorowski wydał więc rozkaz, „potępiający narodowe siły zbrojne. Scalenie ZAK stało się zresztą przyczyną rozłamów NSZ w 1944 roku. Od tamtego czasu działały dwie organizacje, NSZ AK i NSZ Związek Jaszczurczy. Obie były od siebie niezależne organizacyjnie i wojskowo. W trakcie odwrotu Niemców, wycofujących się przed rozpędzoną Armią Czerwoną, Dochodziło do taktycznych porozumień NSZ z lokalnymi niemieckimi władzami policyjnymi i wojskowymi. Pułkownik Kurcyusz wydał rozkaz, który zabraniał jakichkolwiek kontaktów z Niemcami. Nie wszyscy jednak przejęli się tymi zaleceniami. Te posunięcia do dziś wzbudzają gorące dyskusje. W pierwszych tygodniach 1944 roku, widząc błyskawiczny marsz ku zwycięstwu Armii Czerwonej, Komenda Główna Narodowych Sił Zbrojnych opracowała wytyczne, według których należało przerzucić siły na tereny zajęte przez aliantów. Partyzanci mieli unikać walki zarówno z Sowietami, jak i Niemcami. Powiodło się to jedynie na czyźnie, gdzie Brygada Świętokrzyska, największy oddział stworzony w ramach Narodowych Sił Zbrojnych, porozumiała się z Niemcami, zaprzestała walki, opuściła tereny zagrożone zajęciem przez Rosjan i przedostała się na Morawy i do Czech. Gdzie zbliżały się wojska amerykańskie. Z kraju udało się wyprowadzić półtora tysiąca młodych mężczyzn. Uniknęli oni w ten sposób represji UB i NKWD. W maju 1945 roku połączono się nawet z oddziałami III Armii Amerykańskiej, dowodzonej przez generała Pattona. NSZ od początku były przeciwne wybuchowi Powstania Warszawskiego. Ich dowództwo uważało, że wystąpienie zbrojne w stolicy skazane jest na nieuchronną klęskę. Mimo to rzuciły do walczącej Warszawy swoje oddziały. Łącznie w powstaniu walczyło od 800 do 2000 partyzantów Narodowych Sił Zbrojnych. Ci, którzy po zakończeniu wojny zostali w kraju, walczyli nadal, tym razem z innym przeciwnikiem. Do 1947 roku doszło do rozbicia większości działających jeszcze grup NSZ. Resztka żołnierzy noszących na piersiach ryngrafy walczyła w konspiracji nawet w latach 50. Prezydent RP na wychodźstwie Kazimierz Sabat w 1988 roku wydał dekret, w którym orzekł. że Żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych spełnili swój obowiązek narodowy i żołnierski wobec Rzeczpospolitej Polskiej. Profesor Tomasz Nałęcz, historyk z Uniwersytetu Warszawskiego i doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego do spraw polityki historycznej uważa, że zarówno Narodowe Siły Zbrojne, jak i Bataliony Chłopskie oraz Gwardia Ludowa nie walczyły wyłącznie z chęci służenia Polsce, ale również wiedzione pragnieniem służenia partiom, z którymi były związane Narodowe Siły Zbrojne z Endecją, a Gwardia Ludowa z PPR-em. Nie można było im odmówić patriotyzmu, niestety w ich środowisku był też antysemityzm. Wojna nieco go stępiła, ale nie do końca. Mordy na Żydach, których dopuszczali się żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych, usprawiedliwiane są walką z komunizmem. Ale Bóg jeden wie, czy ktoś zginął, bo był komunistą, czy że był Żydem, zastanawia się profesor Nałęcz. Ataki nasiliły się po 1944 i 1945 roku. Faktycznie wśród komunistów było wielu Żydów, ale życie stracili także Żydzi, którzy komunistami nie byli. Profesor Nałęcz twierdzi też, iż trudno jest podważać to, że członkowie Narodowych Sił Zbrojnych byli bardzo brutalnie prześladowani po wojnie. Równocześnie w czasach niemieckiej okupacji nie byli zwalczani najzacieklej. Danuta Suchorowska, autorka książki Najdłużej stawiali zbrojny opór, powiada: Wędrując po podbyskickich wsiach, zrozumiałam, że dla tych ludzi, tak zupełnie niepodatnych na komunistyczną propagandę, nazwa Narodowe Siły Zbrojne. Znaczyła coś więcej i zarazem mniej, niż zwykło się sądzić. Oni nie zajmowali się ani teorią ruchu, z którego wyrosła ich formacja zbrojna, ani polityką. Żyli i postępowali wedle zasad, które im wpojono w polskim domu rodzinnym i w polskiej szkole. I kiedy nadeszła nowa okupacja, czyli tak zwane wyzwolenie, zgodnie z tymi zasadami porwali się do walki, ponosząc krwawe ofiary i cierpiąc okrutne prześladowania. A potem przyszły całe dziesiątki lat wypaczenia sensu ich walki, oczerniania i zniesławiania, a w najlepszym razie zapomnienia. W grudniu 1944 roku Henryk Flamę poznał Jerzego Wojciechowskiego, pseudonim OM, który był członkiem Sztabu VII Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych, odpowiedzialnym za organizowanie i prowadzenie oddziałów zbrojnych w ramach pogotowia akcji specjalnej. Od OBA Występował on także pod pseudonimami Jerzy i Leon, i od majora Franka Bartek otrzymał rozkaz utworzenia oddziałów leśnych. Podporządkował się. Złożył przysięgę przed Janem Kwiczałą, pseudonim Emil. Mianowano go „zastępcą Oma”. W raportach UB o flamę napisano: rozpoczął organizowanie grup terrorystyczno-rabunkowych na terenie powiatów Bielsko, Cieszyn, Pszczyna i częściowo żywiec. Anna Szweda, pseudonim Annuszka, poznała Bartka w 1944 roku w domu swoich rodziców. Jej ojciec przyjął flamego i kilku jego ludzi. Już wówczas się ukrywali, w jej domu przebywali do 10 lutego 1945 roku. Tego dnia zdecydowali się na ujawnienie po raz pierwszy: Ziemia Żywiecka została właśnie oswobodzona przez Armię Czerwoną. Przedstawili się jako członkowie Armii Krajowej, tłumaczy Annuszka. Działaczom NSZ groziła większa odpowiedzialność i surowsze kary. Dwa dni później Henryk Flame razem z kolegami wstąpił w szeregi milicji obywatelskiej w Czechowicach. Został komendantem posterunku, dostał służbową broń. Ale nie przeszedł na ciemną stronę mocy, czy może raczej czerwoną. Nie wspierał nowego ustroju, tylko zaczął gromadzić wokół siebie ludzi niechętnie nastawionych do komunistycznych władz. Służba w szeregach stróżów porządku nie trwała długo. W kwietniu tegoż roku wezwano go do Komendy Wojewódzkiej. Miał zostać przeniesiony na inny teren, na ziemię odzyskane. Rozkazu nie wykonał, zamiast tego wraz z kilkoma zwerbowanymi przez siebie milicjantami zdezerterował. Odszedł razem z nimi ze służbową bronią. Antoni Biegun, pseudonim Sztubak, podaje, że UB wywąchał, iż Bartek prowadzi podwójną grę, i dlatego jedynym wyjściem dla niego była ucieczka do lasu. Sam Bartek stwierdził później, iż na posterunek przyszedł mężczyzna o imieniu Janusz, który powiedział, że na Podbeskidziu pojawiła się konspiracyjna organizacja Narodowych Sił Zbrojnych i że będą aresztowania. To wystarczyło, by Flamę zorientował się, co mu grozi. Przybył do nas jeszcze om, który oświadczył, że mamy iść w las wspominał Henryk Flame. Wówczas zmienił pseudonim. Z stał się Bartkiem. Tak zrodził się król Podbeskidzia i jego zgrupowanie które było największym antykomunistycznym ruchem działającym po wojnie na Górnym Śląsku. Jeszcze wczoraj milicjanci, a dziś już partyzanci zaczęli ukrywać się po znajomych. Początkowo oddział Bartka składał się z zaufanych osób. Ich znajomość sięgała jeszcze czasów partyzantki antyhitlerowskiej. Razem działali w okolicach Bielska. Wkrótce do ich grupy zaczęli wstępować nowi ludzie. Oni także nie mieli już szans powrotu do normalności. Został im tylko las. Stanisław Włoch powiada. Świadomie chłopy wstępowali do milicji by zdobyć broń, a później szli do lasu. Józef Kołodziej, pseudonim Wichura, w 1945 roku powrócił z Niemiec do Polski. Obawiał się zameldować, bo wiedział, że nowa władza zamyka wszystkich Volksdojców. Wyjściem z sytuacji była ucieczka do lasu. Został zastępcą Bartka. Tadeusz przewoźnik, brat Rysia, pamięta, że wśród tych, którzy organizowali oddział Bartka był m.in. Rudolf Niesytko, pseudonim Ignac, Leon Sznapkę, pseudonim Wojtek, Józef Machej, pseudonim Semp. Sam przewoźnik dołączył do nich w maju 1945 roku. Należał do ochrony Bartka. Znaliśmy się tylko po pseudonimach, wspomina Tadeusz przewoźnik, który w szeregach partyzantów był bardziej znany jako Kuba. Byłem Lisem. W lesie był zakaz operowania nazwiskami. Zaznacza Stanisław Włoch. Od połowy 1945 roku oddział Henryka Flamego regularnie rósł w siłę. Inne grupy działające na Podbyskidziu zaczęły uznawać zwierzchnictwo Bartka. Największą liczebność zgrupowanie osiągnęło wiosną następnego roku. Wówczas Flamę miał pod swoją komendą około 350 ludzi. Do tego dodać należy współpracujących z nimi łączników, którzy stanowili siatkę wywiadowczą i zapewniali aprowizację. Było ich kilkuset. Władysław Jodłowiec zdezerterował z bronią z ludowego wojska polskiego, a następnie przystąpił do Bartka. Od razu go przyjęli do grupy Pikola. W ciągu następnego miesiąca oddział powiększył się o dziesięć osób. Przez pierwsze dwa miesiące sprawdzali Jodłowca, czy nie był podstawiony. Dopiero później mu zaufali. Nastąpiło to po tym, jak partyzanci zostali otoczeni w Bestfinie i przez sześć godzin walczyli. Udało im się przerwać okrążenie i wziąć do niewoli trzech milicjantów. Bartek odznaczył nawet Władysława Jodłowca za tamtą potyczkę. Razem z nowymi członkami w grupie pojawili się też agenci UB. W listopadzie 1945 roku doszło do pierwszej zasadzki. Aresztowano wówczas Rudolfa Niesytko, pseudonim Ignac. W maju 1946 roku został on skazany na karę śmierci, a miesiąc później rozstrzelany. Zostałam wtedy wskazana jako osoba widywana w towarzystwie sąsiadki, u której ukrywali się partyzanci. Wspomina Annuszka. Zabrano mnie do samochodu i zawieziono do Urzędu Bezpieczeństwa w Katowicach. Po przesłuchaniach trafiłam do więzienia, gdzie przesiedziałam trzy miesiące. Nie przyznałam się do niczego. W czasie, gdy Anna Szweda patrzyła na świat przez więzienne kraty, Bartek z żołnierzami przeniósł się z Czechowic na Baranią Górę. Zaczęli organizować poważne akcje. W kopalni Silesia w Czechowicach zabili pierwszego sekretarza zakładowej PPR Józefa Szczotkę i jego żonę. To był ich pierwszy głośny wyczyn. Szczepan Wigezji w 1945 roku odbywał praktykę w leśniczówce w Brennej. Miał wówczas dwadzieścia lat. Często przychodzili tam partyzanci po dwóch, trzech. Nie chcieli mu się przyznać, kim są. Podawali się zagajowych ze Szczyrku. Dopiero po jakimś czasie się wygadali. Namawiali Wigeziego, by poszedł z nimi do lasu. Chcieli też, by załatwił im myśliwską broń. W końcu dał im dwa karabiny, które kiedyś znalazł w dole przykrytym gałęziami świerkowymi. Nie wiedział, do kogo należą, więc schował je w willi. Wigezji pamięta, że jeden z partyzantów nazywał się Bujok. Dowiedział się o tym dopiero podczas rozprawy sądowej w lipcu 1950 roku, w której był oskarżony o dostarczenie partyzantom broni. Bujok zeznawał jako świadek. Grupę Bartka wzmacniali nie tylko pojedynczy żołnierze, ale również całe partyzanckie grupy, które działały już na Podbeskidziu. Prawdopodobnie w październiku 1945 roku pod komendę Bartka oddała się cała grupa Sztubaka, co było istotnym wzmocnieniem. Teren, na którym operował mój oddział, był czysto NSZ-owski i nie chciałem mu wchodzić w paradę. Tłumaczył Antoni Biegon, który twierdzi... Że sam Bartek miał duży rozgłos wśród ludzi, ale nie był przez nich specjalnie lubiany. Porucznik Antoni Biegun, pseudonim Sztubak, był jednym z najbardziej znanych i doświadczonych partyzantów, którzy przystali do leśnego oddziału flamego. Jego ojciec był powstańcem śląskim, działaczem stronnictwa narodowego, a zginął w obozie w Majdanku. Biegun miał już wówczas za sobą cztery lata partyzantki. Walczył m.in. na Lubelszczyźnie w szeregach zgrupowania akcji specjalnej majora Leonarda Zubzdanowicza, pseudonim Ząb. Sztubak na początku maja 1945 roku wrócił do rodzinnej milówki. Zapisał się do szkoły, zaczął pracę na kolei. Już po kilku dniach, w ślad za Sztubakiem, w rodzinnym domu bieguna pojawili się ludzie Zubę. Miał szczęście, akurat go nie było. Funkcjonariusze obstawiali dom, gdy Sztubak wracał właśnie z pracy. Zobaczył biegnących w jego stronę chłopców. Powiedzieli mu, że ma gości. Nie dał się złapać, ale do domu. Nie miał już po co wracać. W lesie przy grodzisku spotkał się z kilkoma innymi partyzantami z AK. Byli w podobnej sytuacji. Groziło im więzienie i nie mieli dokąd iść. Wśród nich byli między innymi Gustaw Matuszny, pseudonim Orzeł Biały, Józef Kubica, pseudonim Bolesław, Franciszek Kuźma, pseudonim Wilczek, Stanisław Zawada pseudonim Skrzetuski, Jan Ficek pseudonim Jamnik. Zaledwie w ciągu miesiąca Sztubak zgromadził trzydzieści osób. Postanowili założyć partyzancki oddział. Padło pytanie, kto będzie dowódcą. Antek ma najdłuższy staż, rzucił ktoś. Jego trzeba wybrać na dowódcę. W pierwszej kolejności zajęli się oczyszczaniem terenu z niemieckich konfidentów i ochroną ludności przed bandyckimi szejkami. Nie minęło wiele czasu, jak podjęliśmy taką samą walkę przeciwko konfidentom i kapusiom nowej władzy. Często były to te same osoby. Wspomina Antoni Biegun w swojej autobiografii. Sztubak podaje, że jego grupa liczyła wtedy co najmniej 86 osób. Wymienia nazwiska lub pseudonimy wszystkich. Natomiast UB liczebność bandy szacował na 25-60 osób. Grupie pomagali księża między innymi proboszcz parafii skrzyżowej, Krzyżowej, ksiądz Stanisław Kozłowski. Odprawiał nabożeństwa dla partyzantów i ich spowiadał. Grupa sztubaka działała głównie na Baraniej górze. Pomagali im mieszkańcy cięciny węgierskiej górki i milówki. Wsparcie mieli w kamesznicy i malince, prusowie i nieledwi. Jednak najważniejszą bazą był cisiec. Zimą siedzieli tam przez trzy tygodnie i nikt ich nie sypnął. Wioska wspierała ich nie tylko użyczając schronienia, lekarstw czy żywności, ale także służąc informacjami o ruchach UB i KBW. Oddział Sztubaka cały czas rósł w siłę. Dowódca wspomina, że w połowie 1946 roku miał pod bronią 112 osób i blisko 500 wywiadowców w terenie. Swojego informatora miał prawie w każdym posterunku milicji w okolicy. Grupa składała się z trzech podgrup sztubaka wilczka i orła białego Sztubak swój oddział nazwał samodzielnym oddziałem narodowych sił zbrojnych imienia Szarego Szary to pseudonim kolegi sztubaka który zginął a był bardzo bojowym partyzantem Biegun opisuje że wtedy podlegał zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość w Krakowie słuchał jego rozkazów Mieli swoją drukarnię powielacz i radiostację Zajmowali się wydawaniem ulotek i drukowaniem afiszy ulotki rozklejali w okolicznych wioskach, rozbrajali posterunki milicji obywatelskiej, uwalniali aresztowanych. Podbeskidzkie zgrupowanie Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem Bartka operowało na terenie powiatów Żywieckiego, Bielskiego, Cieszyńskiego oraz częściowo Pszczyńskiego. Z wyjątkiem tego ostatniego są one terenami trudno dostępnymi, górzystymi, gęsto zalesionymi, co rzecz jasna było sprzymierzeńcem konspiratorów. Żołnierze oraz łącznicy rekrutowali się z ludzi mieszkających na terenach, na których działali partyzanci. Łącznicy dostarczali żywność do sztabu. Klara Chlozek przynosiła Bartkowi listy od Oma. Grupa miała także kilka skrzynek kontaktowych, w których zostawiano sobie wiadomości. Swoich informatorów Bartek miał nie tylko w okolicznych wioskach okalających baranią górę, ale również w organach bezpieczeństwa. Rekrutowali się oni między innymi spośród funkcjonariuszy MO. Latem partyzanci prowadzili wędrowny tryb życia. Rzadko przez dłuższy czas przebywali w jednym miejscu. Pomieszkiwali w bunkrach lub szałasach zbudowanych na zboczach Baraniej Góry. Siły bezpieczeństwa w trakcie obuław kilka razy natrafiały na nie, ale zawsze były puste. Partyzanci dostrzegali zawczasu zbliżających się mundurowych i mieli wystarczająco dużo czasu na wycofanie się. Żołnierzom i funkcjonariuszom UB pozostawało jedynie zniszczyć szałasy. Leśni ludzie budowali kolejne już w innych miejscach, kwaterowali u znajomych meliniarzy, jak określano tych, którzy dawali im schronienie, narażając się na ryzyko spotkania ze smutnymi panami z UB. Spaleni, czyli ci, o których w UB wiedziano, że są w partyzantce, ale nie orientowano się, gdzie się ukrywają, schronienie znajdywali w klasztorze Jezuitów w Czechowicach. Przeor zakonu pomagał im nawet wyrabiać fałszywe dokumenty, dzięki którym mogli wyjechać z Polski. Zimą partyzanci ograniczali swoją działalność bojową, a koncentrowali się na werbowaniu nowych członków. Grupa Bartka stawała się coraz liczniejsza. Wiosną 1946 roku, jakby dzisiaj powiedziano to w języku komentatorów sportowych, po dobrze przeprowadzonej zimie, Bartek ze swoimi podwładnymi osiągnęli największą sprawność bojową. Do historii przeszedł demonstracyjny przemarsz partyzantów przez Wisłę 3 maja 1946 roku, czyli w rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja 1791 roku. W czerwcu przed referendum oddział wzmógł swoje działania zbrojne, zintensyfikował działalność propagandową, a według Jana Kantyki także terrorystyczną, siejąc terror, mieli odciągnąć społeczeństwo od głosowania. Latem partyzanci spali najczęściej pod gołym niebem. Zimą schodzili z gór i przenosili się do najwyżej położonych przysiłków. W śnieżne i zimne dni ukrywali się w kwaterach, w których były zgromadzone zimowe zapasy. Część żołnierzy mieszkała w bunkrach, które mieściły się na przykład w stodołach. Kilka sami wybudowali. Musiały być tak zamaskowane, by znajdować się poza zasięgiem ubeckich lornetek. Na przykład wejście do jednego z bunkrów umieszczono tuż obok górskiego strumyka. By do niego wejść, trzeba było przejść kilkanaście metrów przez wodę. Warunki bytowe były jednak gorsze niż za niemieckiej okupacji dokuczało zimno, wilgoć i głód. Annuszka wspomina Najbardziej dawały nam się weznaki obławy w okresie zimowym, kiedy chwytał silny mróz. Zdradzić mogło nawet drewno zebrane ze sterty ułożonej przy drodze, które było potrzebne do ogrzania bunkra. Nie zapominali o świętach. Smażonego karpia musiała jednak zastąpić uwędzona noga świniaka. Zamiast grochu z kapustą były tylko ziemniaki. Nie zawsze był też nastrój do śpiewania kolęd. Józefina Mika wstąpiła do Narodowych Sił Zbrojnych zaraz po wojnie. Urodziła się w rodzinie o patriotycznych tradycjach. Jej ojciec walczył w legionach. W trakcie wojny został ciężko ranny, stracił obie nogi. Brat ojca zginął. Józefinę do NSZ wciągnął kuzyn Jan Wojtas, który uciekł z wojska, by zasilić partyzantkę. Po przejściu frontu Józefina pracowała jako kucharka w domu, w którym jadali członkowie partii. Podsłuchała, jak rozmawiali o obławie na Bartka. Zaraz pobiegła z tą informacją do flammego. Nie wróciła. Została już w lesie. Przydzielono ją do grupy sztubaka. Nadano pseudonim deszczyk. Zajmowałam się kobiecymi sprawami. Naprawianiem mundurów, praniem, gotowaniem posiłków. Pomagałam w budowie szałasów i ziemianek, opowiada. Nie była jedyną kobietą wśród partyzantów. Były jeszcze cztery lub pięć innych. Przyjaciółka Bartka miała na imię Anna, Szweda. Była też przyszła żona Bichury Emilia. Irena Michalska, pseudonim Sarna głównie gotowała, ale przygotowywała też ulotki na czerwcowe referendum. Strawę ważono na żelaznym piecyku, który był w jednym z bunkrów. Nie było to proste zajęcie, bo dym z ogniska mógł łatwo zdradzić miejsce, w którym stacjonują partyzanci. Posiłki przygotowywano więc po zmroku, a w dzień jedynie lekko podżywano. Gdy zaopatrzenie było dobre, gotowano normalne obiady. Latem zbierano jagody. Te służyły także jako lekarstwo na kłopoty jelitowe. Życie w obozie miało w sobie coś romantycznego. Pobyt kobiet wśród partyzantów często kończył się ślubem. Tak było w przypadku Wichury i Emilii. Podobnie skończył się obozowy romans Zdzisława Krausa pseudonim Andrus i Cecylii Moskal pseudonim Cesia. Oni jednak ślub wzięli nie w obozie, ale w więzieniu na kilka dni przed egzekucją Andrusa. Cesie ułaskawiono, podobnie jak Emilię Kołodziej. Były w zaawansowanej ciąży. O co walczył Bartek? Zgrupowanie pod komendą Bartka składało się z kilkunastu grup, z których każda miała swojego dowódcę. Byli wśród nich m.in. Antoni Biegun, pseudonim Sztubak, Zdzisław Kraus, pseudonim Andrus, Edward Michalik, pseudonim Kanar, dowódca oddziału Burza, Tadeusz Przewoźnik, pseudonim Kuba, który był szefem ochrony Bartka, Gustaw Matuszny, pseudonim Orzeł Biały, Stanisław Knapik pseudonim Zemsta, Stanisław Włoch pseudonim Lis, Romuald Czarnecki pseudonim Piccolo, Ludwik Byrski pseudonim Żbik, Edward Kulesza pseudonim Wilika. Henryk Flamę miał też swoich zastępców: Jana przewoźnika pseudonim Ryś, Józefa Madeja pseudonim Sęp, który był też szefem akcji specjalnych, oraz Jerzego Kołodzieja pseudonim Wichura, będącego szefem propagandy. Bronisław Smoleń był szefem wywiadu. Grupy w zasadzie przeprowadzały akcje zbrojne samodzielnie. Na swoim koncie zanotowały ich ponad trzysta. Łączyły się tylko przy większych przedsięwzięciach. Mniejsze oddziały szybciej się przemieszczały. Łatwiej też było uniknąć przyłapania przez ubeckie lornetki, penetrujące zaciekle lasy na Baraniej Górze. Grupa Bartka była bardzo operatywna i stąd ówczesna władza, a mam na myśli UB, za wszelką cenę dążyła do jej likwidacji. Wraca pamięcią do tamtych wydarzeń Aurelia Włoch, córka Lisa. Według Tomasza Kurpierza i Przemysłowa Piątka, autorów książki: Dobić wroga, większość partyzantów nie miała doświadczenia w konspiracji. Spośród blisko 400 ludzi pod komendą Bartka jedynie kilkudziesięciu mogło się pochwalić przeszłością w AK, ale dwie kilkunastu było w konspiracji narodowej. Kolejnych kilkunastu służyło w wehrmachcie byli też uciekinierzy z Armii Czerwonej. W szeregach partyzantów znalazła się również liczna grupa dezerterów z MO i wojska. Wielu leśnych ludzi nie mogło mieć doświadczenia w wojennej partyzantce, gdyż byli na to po prostu za młodzi. 100 żołnierzy Bartka urodziło się po 1926 roku, czyli w momencie wybuchu wojny mieli zaledwie 13 lat. Dwustu urodziło się w latach 1921-26. Najmniejszą grupę, nie więcej niż 50 osób. Stanowili ci, którzy w momencie zakończenia wojny i pójścia do lasu mieli po 25-30 lat. Tylko im życie dało szansę na zdobycie doświadczenia w partyzantce. Lasy na Podbeskidziu pełne były młodych ludzi, którzy w ten sposób ratowali się przed nieuniknionym kontaktem z UB. To w najlepszym przypadku mogło się dla nich skończyć aresztowaniem, a w najgorszym wyrokiem kary śmierci. Brat Marii Migdał miał jakieś osiemnaście, może dziewiętnaście lat, gdy poszedł do lasu. To było na przełomie lat 1945-46. Tak jak wielu młodych ludzi wstąpił do Bartka, stwierdza kobieta. Polował na niego urząd bezpieczeństwa. Od tego czasu tylko raz widziałam go w domu. Oddział Flamego z czasem stawał się coraz liczniejszy. Dołączali do niego nowi młodzi ludzie, wywodzili się z miejscowych rodzin chłopskich, głównie ubogich. Byli. Głęboko wierzący. Każdy ochotnik wstępujący do grupy musiał złożyć przysięgę. Wypowiadał następujące słowa: Wstępując w szeregi Narodowych Sił Zbrojnych, zobowiązuję się do walki z okupantem rosyjskim, poświęcając dla ojczyzny majątek i wszystko, nawet życie. W razie konfliktu z władzami Narodowych Sił Zbrojnych poddam się wyrokowi śmierci sądu organizacyjnego. Tak mi dopomóż Bóg i Święta Jego Trójca. Kapelan oddziału Ksiądz z Mikuszowic odprawiał msze, brał udział we wszystkich ważniejszych uroczystościach, spowiadał też partyzantów. Każdy dzień w obozie zaczynał się od wspólnie odmawianej modlitwy. Panie Boże wszechmogący, daj nam siły i moc wytrwania w walce o Polskę, której poświęcamy życie nasze. Niech z krwi niewinnie przelanej braci naszych Pomordowanych w lochach gestapo i czeki. Niech z łez naszych matek i sióstr wyrzuconych z odwiecznych swych siedzib. Niech z mogił żołnierzy polskich poległych na polach naszych i na obczyźnie. Powstanie wielka Polska. O Mario, królowo korony polskiej, błogosław pracy naszej i naszemu orężowi. O spraw, miłościwa Pani, patronko naszych rycerzy, aby wkrótce u stóp jasnej góry i ostrej bramy zatrzepotały polskie sztandary z orłem białym i Twoim wizerunkiem. Amen. Po modlitwie był apel, na którym żołnierze otrzymywali zadania do wykonania. Wartownicy wychodzili na posterunki, patrole ruszały w teren. W trakcie dnia szkolono tych, którzy dopiero co przystali do partyzantów. Mimo iż partyzanci z Baraniej Góry występowali jako oddział NSZ w rzeczywistości, jak pisze Tomasz Kurpierz, nie mieli do czynienia z tymi strukturami. Od jesieni 1945 roku po wielkiej wsypie Bartek nie miał kontaktu z dowództwem. De facto działał samodzielnie. Na celowniku partyzantów byli głównie funkcjonariusze UB oraz konfidenci. Początkowo wobec najaktywniejszych stosowano groźby i ostrzeżenia. Jeśli to nie pomagało, represje zaostrzano do wykonywania wyroków śmierci włącznie. Bartek zalecał bezwzględne obchodzenie się z funkcjonariuszami UB. Wyroki śmierci wydawali dowódcy oddziałów, ale zdarzały się przypadki, że skazywali nawet szeregowi partyzanci. 16 października 1945 roku Jerzy Wojciechowski, pseudonim OM, wydał rozkaz, w którym określał o co walczą śląskie narodowe siły zbrojne. Celem nadrzędnym była wolna i niepodległa Polska. Zaznaczał, że nie pójdą na kompromis z Bierutem i Osóbką. Edward Osupka, Morawski, premier tymczasowego rządu jedności narodowej, którzy chcą zrobić z Polski XVII republikę radziecką. My nie staniemy do rzekomej współpracy nad odbudową państwa polskiego przy boku fałszywego, samozwańczego rządu popieranego przez Bolszewie. Z takimi bydlakami jest jedna jedyna rozmowa: deszcz ołowiu na ich czerwone łby. On wzywałby nie składać broni do momentu aż czerwoni katyńscy oprawcy nie wyjdą z Polski razem ze swoimi służalcami i hołdownikami. Natomiast raporty UB definiują cele grupy następująco: Umożliwienie zdobycia większości w sejmie stronnictwu PSL, zwalczanie wpływów radzieckich, obalenie istniejącego ustroju. Metody działania partyzantów według UB to mordowanie wybitnych działaczy demokratycznych, funkcjonariuszy MO i UB, stosowanie terroru wobec ludzi o poglądach demokratycznych, rozsiewanie wrogiej propagandy antyrządowej, organizowanie napadów rabunkowych oraz wychowanie własnych kadr w duchu ideologii endeckiej. Podporucznik Marian Kuczyński z UB w swoim raporcie z 1962 roku, poświęconym charakterystyce organizacji Bartka. Pisze z kolei, iż nie prowadzono w grupie szkoleń z zakresu ideologii oraz spraw krajowych i międzynarodowych. Powołuje się przy tym na wyjaśnienia Leopolda Cieklińskiego, pseudonim Poldek, złożone w trakcie prowadzonego przeciwko niemu śledztwa. Na odprawach Bartek nie poruszał z nami żadnych tematów, ani nie miał pogadanek na tematy polityczne, ani jeden z członków bandy nie był uświadomiony politycznie i nie orientował się w sytuacji międzynarodowej. Poldek miał zeznać przed funkcjonariuszami UB, że w istocie to oni wcale nie wiedzieli o co walczą ani jaki jest program ich ugrupowania. Wykonywali ślepo rozkazy, a dotyczyły one rozbijania posterunków MO i UB oraz rabowania pieniędzy z instytucji publicznych. Zapisom podporucznika Kuczyńskiego przeczy chociażby inne komunistyczne źródło książka Jana Kantyki. Na stronie 61 książki, na tropie Bartka, Mściciela i Zemsty, autor stwierdza: Kierownictwo siódmego okręgu Narodowych Sił Zbrojnych wytyczyło jasny program dla grup leśnych, który w generalnych założeniach okresowo był konsultowany z ośrodkiem decyzyjnym, znajdującym się w Monachium. Głównym celem było obalenie władzy ludowej, a wszystkie metody prowadziły do jego urzeczywistnienia. Tak więc mordowanie ludzi związanych z władzą ludową jako metoda najskuteczniejsza występowało w tej bandzie na porządku dziennym. Partyzanci starali się stwarzać pozory legalności swoich akcji. Szef grupy wymagał, by każda egzekucja była poprzedzona stosownym ceremoniałem, czyli poinformowaniem o wyroku wydanym przez podziemny sąd. Za zdradę interesu narodowego partyzanci rozstrzeliwali. Ową zdradą była przynależność do PPR. Czy gorliwa współpraca z UB i MO? Za towary skonfiskowane miejscowej ludności partyzanci wystawiali poszkodowanym pokwitowania. Kładli też nacisk na działalność propagandową. Setki gorących zwolenników nowej władzy otrzymały wówczas wyroki śmierci podpisane przez dowódców grup. W rzeczywistości partyzanci wykonali około sześćdziesięciu z nich. Do dyspozycji mieli kilka maszyn do pisania zdobytych podczas ataków na urzędy. Na nich produkowali ulotki, rozkazy, pokwitowania i wyroki śmierci. Bardziej ożywioną działalność propagandową prowadziła grupa Sztubaka, która dysponowała powielaczem spirytusowym. Jednak większe akcje ulotkowe przeprowadzano jedynie w okresie poprzedzającym referendum, kiedy to rozrzucano ulotki z hasłem trzy razy nie. 15 sierpnia 1946 roku na Baranie Górze doszło do zlotu wszystkich partyzantów, którzy służyli pod komendą Bartka. Powodem było przypadające tego dnia Święto żołnierza polskiego, obchodzone przed wojną dla uczczenia cudu nad Wisłą oraz Święto Matki Boskiej Zielnej. Józefina Mika dobrze zapamiętała ten zlot. Staliśmy w czworoboku. Były nas setki. Bardzo dużo. Składaliśmy przysięgę. Dostaliśmy ryngrafy, metalowy symbol Orła i Matki Boskiej. Cały czas miałam go na szyi. Dopiero w trakcie pierwszego przesłuchania funkcjonariusz UB zdarł go ze mnie i wrzucił do kosza. W ręce Urzędu Bezpieczeństwa Mika trafiła w listopadzie 1946 roku razem z dowódcą o pseudonimie Wilejka, który pochodził z Litwy. Kiedyś, gdy się mył, ktoś zauważył u niego pod pachą tatuaż SS. W trakcie wspomnianego zlotu zatrzymano mężczyznę i kobietę, którzy wprawdzie byli w Narodowych Siłach Zbrojnych, ale szpiegowali dla UB. Mężczyzna miał brata w organizacji, ale tamten był w porządku. W rękawie szpiega znaleziono listę z nazwiskami członków grupy. Widniał na niej także pseudonim Józefiny Miki Deszczyk. Na podwójną grę w lesie nie było zgody. Wydali na niego wyroki, rozstrzelali, zeznała Mika. Po wykonaniu kary śmierci nawet jego matka była zadowolona. To był drań. Przez niego aresztowano mnóstwo łączników i ludzi, którzy pomagali partyzantom. Zdobycie Wisły. Pięć dni po podpisaniu przez Niemcy kapitulacji oddziały Bartka rozpoczęły swoją bojową działalność. Ich pierwszą akcją było zaatakowanie 13 maja 1945 roku. Budynku Urzędu Bezpieczeństwa w Zabrzegu. Akcją dowodził Jan Przewoźnik, pseudonim Ryś. Partyzanci przed północą podeszli pod budynek UB. Jeden z nich, Wojtek, zapukał do drzwi. Podał się za osobę znaną funkcjonariuszom. Gdy ci otworzyli, do środka wpadli partyzanci, opanowali posterunek bez jednego strzału, rozbroili ubeków, zabrali broń i amunicję, zniszczyli dokumenty. Gdy akcja zmierzała szybkimi krokami do finału, pod budynek niespodziewanie podjechał rowerem referent Stanisław Markiel. Ignac, który stał na czatach, puścił serię w jego stronę. Zastrzelił go. Jan Kantyka w książce na tropie Bartka, Mściciela i Zemsty podał, że zgrupowanie Henryka Flamego ma na swoim koncie ponad 240 napadów na ludzi związanych z władzą ludową oraz na lokale i urzędy państwowe. Pisze, że niemal codziennie w meldunkach spod bezkidja, Pojawiały się informacje o napadach rabunkowych, pobiciach czy wyrokach śmierci, za którymi stali żołnierze Bartka. Działania odniosły skutek, gdyż członkowie partii na Podbeskidziu zaczęli uchylać się od pracy organicznej. Ośmiu ludzi Sztubaka rozbiło w maju 1945 roku posterunek wieleśni, w którym stacjonowały M.O. i U.B. Tamtejsi funkcjonariusze słynęli ze znęcania się nad zatrzymanymi. W tych dniach zamknęli jednego z partyzantów od sztubaka. Ci zrobili więc wypad. Zabrali ze sobą pancer Fausta. Funkcjonariusze bronili się zaciekle, ale tylko do pewnego momentu. Przełomową okazała się chwila, w której partyzanci wycelowali pancer Faustem w kolumnę podtrzymującą balkon budynku. Balkon a milicjanci i ubecy w poddańczym geście podnieśli ręce w górę. Ludzie sztubaka wypuścili aresztowanych. Zabrali amunicję i broń, zniszczyli dokumenty i wrócili tam skąd przyszli. W węgierskiej górce po naszych naleganiach milicjanci sami otwarli posterunek nie mieli żadnych szans na stawianie oporu wspomina Jan Szczotka, pseudonim Hucuł, który uczestniczył w obu akcjach. Sztubak utrzymuje, że partyzanci po zdobyciu posterunków odbierali funkcjonariuszom broń i niszczyli akta. Jeśli w ich ręce wpadły kwity z nazwiskami osób przewidzianych do zatrzymania, Natychmiast je upubliczniali. Tak stało się między innymi po akcji na posterunek w Kamesznicy. Kiedyś w ręce partyzantów wpadła lista konfidentów. Wykorzystując własny powielacz spirytusowy, skopiowali dokument. Irena Stawowczyk, pseudonim Sarna, często latem całe dni spędzała przed szałasem przy powielaczu i produkowała ulotki. Te z nazwiskami kapusiów rozkolportowano po okolicznych wioskach. Ich rodziny doczekały się wiele wstydu. To było tylko ostrzeżenie. Paczki z ulotkami skopiowanymi przez Sarnę odbierał z obozowiska Józef Kubica pseudonim Bolesław. Ulotki rozlepiał w różnych miejscach, ale szybko znikały. Partyzanci wpadli więc na pomysł, by przyklejać je wewnątrz zamykanych wiejskich studni. Papier nie był widoczny dla postronnych, a przy nabieraniu wody można było sobie poczytać, co partyzanci myślą o nowej władzy. W kwietniu 1946 roku w Grodźcu pod Cieszynem grupy Andrusa i Wichury napadły na pięciu członków PPR. PPR-owców pobito, a kobietom obcięto włosy właśnie za to, że należały do PPR. Tej samej nocy zrabowali jeszcze jedną krowę. Karaliśmy tylko tych, którzy na to zasługiwali. Zwyczajową karą była chłosta, a w skrajnych wypadkach kara śmierci, choć staraliśmy się tego unikać, pisze w autobiografii Sztubak. We wrześniu 1946 roku partyzanci otoczyli budynek w Wilkowicach, w którym odbywał się festyn. W środku bawili się ubecy, milicjanci i żołnierze. Zatrzymano i rozbrojono komendanta ubezżywca. z żywca. Broń odebrano także dwóm tajniakom. Zabrano ich w góry i rozstrzelano. Antoni Biegun twierdzi, że wolał zatrzymanych ubeków przekonywać o słuszności walki, niż ich zabijać. Uważa, że w ten sposób więcej osiągał niż Bartek który ich rozstrzeliwał. Wolał im dawać lekcje patriotyzmu. Pewnego dnia w restauracji w Ciścu siedziało pięciu funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Dowodził nimi sierżant Mucha, a w drugim końcu sali posilało się dziesięciu ludzi, właśnie pod wodzą Sztubaka. Na jednego ubeka przypadało dwóch partyzantów. Do ich uszu dobiegały strzępy rozmowy Muchy z podwładnymi. Mówił, że musi dorwać Sztubaka. Jego ludzie byli sceptyczni, twierdząc, że będzie ciężko. Sierżant denerwował się i walił pięścią w stół. Antoni Biegun podszedł do muchy i rzekł: Powiem panu, gdzie jest sztubak. Machnął ręką, a z rękawa wyskoczył pistolet na gumie, wycelował w muchę, mówiąc: Tutaj jestem, ręce do góry. Partyzanci poprowadzili ubeków w góry, przetrzymywali ich przez sześć dni. W tym czasie opowiadali im o celu swojej walki. Po powrocie z sześciodniowej niewoli, Sierżant Mucha został ukarany sześcioma miesiącami więzienia. Za co? Bo ośmielił się powiedzieć swoim kolegom z Urzędu Bezpieczeństwa, że jeszcze muszą dużo nad sobą pracować, by być tak dobrymi Polakami, jak bandyci z lasu. Partyzanci Bartka mają też w swojej historii czarne karty, stanowią je przypadki mordowania dzieci. Jan Kantyka przytacza dwa takie przykłady. Podobne zdarzenia potwierdzają także relacje samych partyzantów. W kwietniu 1946 roku w Łodygowicach koło Bielska-Białej zamordowano trójkę dzieci, których ojciec był członkiem PPS. Był akurat w pracy, gdy partyzanci włamali się do jego domu. Pozbawili życia dzieci w wieku od dwóch do czternastu lat. Zwłoki mieli spalić. W tym samym miesiącu we wsi Hecznarowice zabili Józefa Szłapej, jego czternastoletnią córkę. W maju 1946 roku, po potyczce na Bratniej. Partyzanci zatrzymali ośmiu milicjantów. Po przesłuchaniu wszyscy zostali rozstrzelani. Wówczas dowództwo Katowickiego Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego poważnie zaniepokoiło się tym, co się działo na południu województwa. Pisano o tym nawet w raportach do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Miarka się przebrała. Do tego wszystkiego Bartek dorzucił jeszcze wydarzenia z trzeciego maja 1946 roku. Wartek postanowił bowiem uczcić 155. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja w sposób, który na długo zapadł w pamięci miejscowej ludności. Partyzanci na kilka godzin całkowicie zapanowali nad Wisłą i zorganizowali w uzdrowiskowym miasteczku patriotyczną manifestację. Wisła była w tamtym czasie największym uzdrowiskiem na Podbeskidziu. Było tam wiele willi, w których wypoczywali prominenci rządowi i partyjni. Przed wojną kurował się tam nawet Prezydent Ignacy Mościcki. Akcja nie tylko utrwaliła się w pamięci mieszkańców, wywołała prawdziwy gniew szefów służby bezpieczeństwa. Podobno z powodu wyczynu Bartka niejednemu wysokiemu funkcjonariuszowi Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego niebezpiecznie podniosło się ciśnienie. Bartek wydał rozkaz wszystkim podległym mu grupom, by stawiły się na baraniej górze 2 maja 1946 roku żaden z partyzantów nie wiedział, po co tam przybył. Mogli przypuszczać, że rozkaz obowiązkowego stawiennictwa w obozie ma związek z 3 maja, ale myśleli, że zostanie tylko odprawiona Msza święta. Przed wojną ten dzień był wielkim świętem, po wojnie już nie wolno było go czcić. Zwyczaj obchodzenia rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja nie tyle został zaniechany, co zakazany jak najsurowiej. Na Baraniej Górze przebywał wówczas także major Stefan, ksiądz Rudolf Marszałek, pseudonim major Stefan lub Stefano Opoka, przedstawiciel zagranicznego ośrodka Narodowych Sił Zbrojnych. Wszyscy byli umundurowani, gdyż Bartek przywiązywał do wyglądu partyzantów dużą wagę. Podkreślał, że ładnie umundurowane wojsko, eleganckie i dobrze uzbrojone, zyska poparcie społeczeństwa. Partyzanci wyglądali więc tak, jakby byli regularnymi oddziałami polskiego wojska. Przed częścią oficjalną obchodów 3 maja doszło jeszcze do egzekucji na Romanie Kowalczyku, pseudonim Kot, który był zastępcą Sztubaka. Zastrzeliło go siedmiu ludzi delegowanych przez Henryka Flamego do plutonu egzekucyjnego. Kary śmierci wymierzono za zamordowanie siekierą pięcioletniego chłopca i trzyletniej dziewczynki, narodowości niemieckiej. Dyscyplinę w oddziale trzeba było utrzymać. Obchody można było zacząć. Bartek rozkazał sprawdzić broń, przygotować amunicję i wziąć z sobą alarmową, czyli zwiększoną ilość granatów. I starannie wyczyścić buty. Dzisiaj pójdziemy zająć Wisłę. Zamanifestujemy naszą wolę służenia ojczyźnie w dniu święta królowej Polski, oświadczył Bartek w trakcie krótkiego przemówienia do żołnierzy. Pamiętajcie, musi panować duża dyscyplina i ostrożność. W Wiśle kwateruje Wojsko Polskie i Sowieci Oddziały wejdą do Wisły, a grupa Sztubaka będzie osłaniać całość akcji Antoni Biegun tłumaczy, że to jego wybrano do osłony manifestacji Ponieważ był najbardziej doświadczonym partyzantem Miał największą liczbę ludzi pod sobą i najwięcej karabinów W lśniących butach, wyczyszczonych mundurach, z bronią na ramieniu Partyzanci zeszli z Baraniej Góry do Wisły Szli szosą po obu stronach drogi w trzymetrowych odstępach na czele jechali konno Bartek i jego zastępca Ryś. Za nimi szły kolejne oddziały. Przed każdym z nich dowódcy. Andrus, Wilejka, Orzeł Biały, Kuba. Cała grupa była rozciągnięta na długość kilkuset metrów. Mieszkańcy Wisły byli zaszokowani. Zaczęli szeptać, że wybuchło powstanie. Pytali maszerujących żołnierzy: czy już się zaczęło? Czy idziecie prać komunistów? Częstowano partyzantów, czym kto mógł. Dziewczęta rzucały im się na szyję. Przy takim aplauzie weszli do centrum miasteczka. Przeszli obok posterunku MO. Grupa sztubaka została na obrzeżach. Sam Antoni Biegun, który wszedł do miasta, relacjonował później, że słychać było okrzyki Niech żyje Polska i precz z komunizmem. W jednej z willi wypoczywały wówczas dzieci Aleksandra Zawackiego, wojewody śląsko-dąbrowskiego i członka Komitetu Centralnego PZPR. Sztubak wszedł do tej willi. Powiedział dzieciom, kim jest i że wraz ze swoim oddziałem walczy o wolną Polskę. Poprosił dzieci, by przekazały to ojcu. Po kilku minutach rozmowy dzieciaki chciały go nawet częstować herbatą, ale odmówił. W sąsiednim domu stacjonowało wojsko. Ludzie Sztubaka obstawili budynek. On sam poszedł do oficera, zasalutował i poprosił, by nie robić żadnych prowokacji, by nie wywiązała się strzelanina. W centrum Wisły odbywała się defilada pozostałych oddziałów Bartka. Były przemówienia, podkreślano, że narodowe siły zbrojne walczą o wolną Polskę i bronią wiary katolickiej. Po kilku godzinach partyzanci uznali, że czas się wycofać. Skierowali się w stronę baraniej góry. Po drodze nikt ich nie niepokoił. Po tej demonstracji Henryk Flame zyskał przydomek Króla Podbeskidzia. Był największym postrachem komunistów w tamtym rejonie. Jan Kantyka w wydanej w 1984 roku książce na tropach Bartka, Mściciela i Zemsty podaje. Wracając w góry banda obrabowała kilka sklepów. Antoni Biegun zdecydowanie zaprzecza tym informacjom. Opisuje, że wprawdzie weszli do jednego sklepu. Ale położyli na ladzie gruby plik pieniędzy i chcieli za tę kwotę wziąć towar. Właściciel odpowiedział wówczas, że nie chce pieniędzy. Dokonali więc zakupów za mniej więcej taką kwotę, jaką dysponowali. Na odchodnym dali mu jeszcze pistolet. Biegun twierdzi, że być może sprzedawca stanął przed koniecznością rozliczenia się z towaru i powiedział, że został obramowany. Jan Kantyka zauważa również, że demonstracja przebiegła spokojnie, gdyż władze nie interweniowały nie będąc przygotowane do walki z tak liczną i dobrze uzbrojoną bandą. Poza tym w dalszym ciągu liczono na pokojowe rozwiązanie wewnętrznych problemów, na rozkład podziemia w miarę postępów w stabilizacji życia gospodarczego. Unikano więc akcji, które musiały prowadzić do przelewu krwi. Sytuacja stawała się coraz trudniejsza, zbrojne podziemie nasilało akcje terrorystyczne, społeczeństwo domagało się zabezpieczenia porządku i spokoju. Ponoć przemarsz przez Wisłę doprowadził do wściekłości samego Bolesława Bieruta, który miał zażądać od UB zrobienia porządku na podbeskidziu. Irena Stawowczyk, pseudonim Sarna, wspomina nie bez wzruszenia. Nie zapomnę nigdy tego uczucia podniecenia i radości, jaka ogarnęła nasze szeregi, tego uczucia dumy, że możemy ogłosić wszemi wobec oto jesteśmy. Nie poddaliśmy się, pozostaliśmy wierni.